Wiesz, że stąd nie można wrócić na górę. Wiem. Jak mamy się przedostać bez kryształu? Znajdziemy go. Może skorzystasz z oczu? Tam jest pokój. Chłopcze. Sprawiacie wrażenie, jakbyście się szykowali na podróż życia. W Midgardzie znajduje się opuszczona świątynia, którą pewien krasnolud przekształcił w magazyn. Zapełnił ją przeróżnymi skarbami zgromadzonymi podczas podróży po światach. Po światach? Które światy odwiedził? Co stamtąd przywiózł? Fafnir był, czy tak powiem, agresywnym kolekcjonerem artefaktów. Im więcej miał, tym więcej pragnął. Żaden świat ani przedmiot nie był dla niego zbyt niebezpieczny. Raz zapuścił się w głąb Niflheimu po osełkę, wyobrażasz sobie? Co to musiała być za osełka? Ta historia dokądś prowadzi? Tak, oczywiście!
Tak się złożyło, że mam kamień wejścia do magazynu Fafnira. Może znajdziecie tam coś ciekawego? Fajnie. Dzięki, Sindri. Ależ proszę bardzo. A, i jeśli znajdziecie osełkę, to będę wdzięczny, jak mi ją przyniesiecie. Jeśli udacie się do magazynu, zalecam ostrożność. Z tego, co pamiętam, aż się tam roi od najróżniejszych paskud. Twój kumpel nie będzie zły, jeśli go okradniemy? O, nie, raczej nie. O, wybacz. Możemy iść dalej. Yeah.
strasznie długo tu stoimy. Na pewno sobie z tym poradzisz? Wolałbym, żeby nic cię nie spowalniało w czasie walki. Zachowaj czujność i bądź cicho. Strzelaj. Wiem, jak to działa. Wreszcie, możemy użyć tej samej misy z piaskiem, która nas tu sprowadziła. Chcę się stąd wydostać.
Nie, to niemożliwe. Co on mówił? Mówił... że popełniliśmy błąd. Pomogliśmy złej stronie? Niech zgadnę. Zaraz mi powiesz, że nie powinniśmy byli się wtrącać. Wystarczy. Możemy już iść. Pamiętasz odpowiedź? Tak, tak. Chłopcze, przeczytaj to. Chłopcze, co tu jest napisane? Rozmawiasz ze mną tylko, gdy czegoś potrzebujesz. Chcesz mi coś powiedzieć? Powiedziałem, że rozmawiasz ze mną tylko, gdy mam coś dla ciebie przetłumaczyć. Gdyby mama tu była... Gdyby twoja matka żyła, to w ogóle by nas tu nie było. Zapomnijmy o tym. Dobrze.